AI obecnie jest jednym z najgorętszych tematów. Z jednej strony bywamy przerażeni jej możliwościami. Mark wyobraża sobie, że twórcy treści, czyli ludzie tacy jak ja, będą tworzyć swoje klony, żeby mieć więcej czasu na realizację innych obowiązków. A te klony będą realizować jeszcze więcej treści za twórców. Zwłaszcza gdyby miała nam się wymknąć spod kontroli. Z drugiej śmiejemy się do rozpuku z jej niedoskonałości. To jest za dużo. Jesteśmy więc w ciągłym rozkroku pomiędzy paniką a rozbawieniem. Dzisiaj skupimy się na tej drugiej reakcji, póki jeszcze możemy. Póki nie przeniesiemy naszej świadomości do superkomputerów zarządzanych przez sztuczną inteligencję. Cieszmy się tymczasem. Ale spokojnie, to nie będzie tylko szyderczy odcinek. Mam też dzisiaj dla Was zachwycające przykłady, jak wykorzystać charakterystykę AI do tworzenia prawdziwej sztuki, albo przynajmniej prac, na których warto zawiesić oko. Tak więc mamy dzisiaj mieszankę, którą lubię najbardziej, shitpost i powagę. A dzisiejszy materiał napędza Nvidia GeForce RTX 4080 Super. Jeśli to, co po nas zostanie, po ludzkości, za kilkaset lat i ktoś to znajdzie, jakaś obca rasa, cywilizacja, jeżeli to będzie to zdjęcie, jesteśmy wygrani. Wyobraźcie sobie, że obca cywilizacja znajduje to. Ogra o pewnym spojrzeniu w samurajskiej zbroi z kataną w jakiejś japońskiej wiosce. Shreksuke, wysoki człowiek z bagien, przybył do Japonii w 1579 roku i przeszedł do historii jako pierwszy obcokrajowiec, który został samurajskim wojownikiem. Shreksuke był początkowo... To chyba błąd w tłumaczeniu. Z zakazanych bagien i został przywieziony do Japonii przez rycerzy. Potężny japoński wojownik Oda Nobunaga był zafascynowany wysoką i zieloną skórą Shreksuka, a gdy go zobaczył, kazał swoim sługom próbować zetrzeć zielony tusz z jego skóry. Pomimo tego dziwnego spotkania, Nobunaga przyjął Shreksukę do swojej służby, przyznając mu sumę pieniędzy, dom i katanę. Od tego czasu Shreksukę lojalnie służył Nobunadze jako zasłużony samuraj, walcząc z nim w zaciętych walkach. Bagien stał się członkiem japońskiej elity. Brzmi całkiem prawdziwie. Opis też najprawdopodobniej został stworzony przez sztuczną inteligencję. To oczywiście nawiązanie do Yasuke, owianego legendą przybysza afrykańskiego pochodzenia, który zyskał status samuraja. Niestety oficjalna wersja wydarzeń, która po nas pozostanie, to jest właśnie ta z Shrekiem w roli głównej. No trudno. Słuchajcie, dość niedawno miało miejsce Tour de France i nie każdy widział ten morderczy wyścig, ale spokojnie. AI wygenerowało dla was wizualizację. Dokładnie tak wyglądał Tour de France. Start. Co tu się dzieje? Co to jest? To wygląda dwuznacznie. Co oni tutaj robią? Oj Boże! Tour de France to naprawdę nie jest prosta sprawa. Jedziesz na rowerze i goni cię wielka, sklejona horda rowerzystów zombiaków. To jest ciekawe, że są takie pojedyncze sekundy, w których to wygląda naprawdę realistycznie. A potem dzieje się to. Gościu jadący przez cały Tour de France tyłem. Co to jest? Zabili człowieka, nikt się nie przejmuje. Chłop jadący na rowerze bokiem, dosłownie bokiem. No na przykład to wygląda całkiem realistycznie, ten fragment. Jesus, co tu się dzieje? O mój Boże. Chłop jedzie na kolanach, nawet nie chłop. Tu jest chyba dwóch chłopów. Jeden jedzie na kolanach, a drugi drugiemu na plecach. Super. O mój Boże. Nie. Co to jest? Jak to ogląda, będę miał po tym koszmary. To w ogóle wygląda jak taki gorączkowy sen, że macie 40 stopni, jesteście pomiędzy jawą a snem. Wasz mózg generuje to. Dosłownie. To jak rozumiem, jest konstrukcja zbudowana z rowerów poległych zawodników. Nice. A więc słuchajcie, jeżeli nie widzieliście Tour de France, to już nie musicie. Tutaj był taki skrót z tego całego wydarzenia. Ten sport przeszedł dużą metamorfozę. Ludzie jadący tyłem, ludzie jadący bokiem, ludzie jadący sobie na plecach, wybuchy. Ciekawe jest to, że ludzie, których dzieciństwo albo bardzo wczesna młodość przypadały na okres przed 2000 rokiem, czyli w dobie aparatów analogowych i tanich cyfrówek, bardzo często myślą o tych czasach przez pryzmat z
zdjęć o estetyce, która była ich produktem. Wystarczy użyć odpowiednich filtrów i zdjęcie nagle magicznie staje się nostalgiczne. Nawet jego treść staje się drugorzędna. Spójrzcie tylko na ten przykład. Znalazłem te zdjęcia na aparacie w domu, który remontowałem. Czy to jest w ogóle legalne? To jest przeklęte. To zdjęcie jest przeklęte. Jakiś trap house, koty na chacie, chillują sobie, bombę. To jakiś ostry trap house naprawdę został przedstawiony. Czy to jest yerba? To jest yerba, ale ta czynność wydaje się sugerować coś innego. Tylko te wyglądają jakby not giving a fuck. Nie obchodzi ich to, po prostu. Co za trap house? No nie, zostaw to. Co ty robisz? Czy to jest człowiek z głową kota? Wchodzisz do swojego domu i widzisz to. Co robisz? To wszystko wygląda realistycznie, nawet bardzo realistycznie, dopóki nie zauważymy pewnych pęknięć. Na przykład kot z ludzką dłonią, palący kadzidło. Nostalgia za domówką z udziałem całej armii kotów, które dotrzymują tempa w melanżu. Kiedyś to było, co? Ale sztuczna inteligencja pomaga mi także w pracy. Od generowania napisów do filmów, upscalowania zdjęć lub nagrań, po wnętrze mojego nowego komputera, najpotężniejszego jakiego kiedykolwiek miałem, bo z Nvidia GeForce RTX 4080 Super to prawdziwy demon wydajności oparty na architekturze Ada Lovelace z 16 GB super szybkiej pamięci G6X. To dzięki mojemu nowemu kompowi mogę zapomnieć o lagującym się timeline'ie w Premiere Pro, albo o długich czasach renderów filmów. Mogę też zapomnieć o niskim klatkarzu w najnowszych grach. Ten potwór uciągnie wszystko. Bez kompromisów. Dzięki Path Tracingowi, czyli udoskonalonej technologii śledzenia promieni światła opartej na ray tracingu, zachwycicie się w nadchodzącej grze Black Myth Wukong. Path Tracing opiera się na śledzeniu losowych próbek promieni światła, które odbijają się i załamują na wirtualnych powierzchniach. To pozwala na odwzorowanie światła realistycznie jak nigdy dotąd. Zapomnijcie też o problemach z płynnością dzięki Nvidia DLSS. Za pomocą uczenia maszynowego Nvidia DLSS pozwala na przewidywanie i generowanie brakujących pikseli, co w praktyce oznacza wyższą rozdzielczość przy jednoczesnym zachowaniu komfortowej płynności. Dzięki Computronic za to seksowne monstrum. A temu monstrum na imię PC Computronic, jeśli chodzi o resztę podzespołów, na pokładzie. Chłodzony cieczą 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X3D rozkręcający się do 5,7 GHz w trybie turbo, 64 GB pamięci RAM DDR5, super szybki 2 TB dysk SSD. Płyta główna z wbudowanym modułem Wi-Fi Asus TUF Gaming B650 plus Wi-Fi. Jako twórca i gracz czuję się wyjątkowo spełniony. Tym bardziej, że mogę w łatwy sposób nagrywać gameplaye, powtórki, a także przełączać się pomiędzy sterownikami dedykowanymi dla twórców i dla graczy. PC Computronic z Nvidia GeForce RTX 4080 Super znajdziecie w linku w opisie. Dziękuję. Głodni? Może zjemy pizzę? Are you ready for best pizza of life? O mój Boże. Bring friends down to Pepperoni Hug Spot. Gdzie on ma zęby? Czym on je? A! Ten mroczny wzrok kryjący tylko pustkę. Kiedy widzę to, w sumie mam ochotę to zjeść. Nie będę kłamał. Wygląda to apetycznie. Jakaś wielka breja składająca się z tłustego sera i salami. Nice. Pepperoni Hug Spot. Pepperoni punkt przytulasów. AI wcale nie jest przeklęte. Taki wzrok. Wiecie, jaki to ma vibe? Ma taki vibe, jakby ekipa filmowa więziła tych ludzi. Jakby kazała im tam występować. Kiedy będziemy mogli stąd pójść? Our chefs make pizza with art and special touch. Cheese, pepperoni, vegetable and more secret things. And more secret things. Są tutaj jakieś specjalności. Jakieś rzeczy, o których nie wypada nam mówić w tej reklamie. Need delivery? Pizzas come fast. Knock, knock, who's there? Pizza magic. Puk, puk, kto tam? Magia pizzy. Your tummy say- O mój Boże. To jest straszne. Your tummy say thank you. Your mouth say Pepperoni Hug Spot. It's like family, but with more cheese. Pepperoni punkt przytulasów. Jest jak rodzina, ale z większą ilością sera. Bez kitu, tak właśnie wyglądają moje sny, dosłownie. A może kultowy maczek? Oh, gee, welcome to McDonald's. The absolute bomb when it comes to fast food. Jestem prawdziwym człowiekiem, przysięgam. Jestem prawdziwym człowiekiem. Ta klatka ma taki klimat jak z tego filmu Us, to my. Bardzo dobry horror, strasznie creepy. Z jakiegoś powodu pomyślałem właśnie o nim. Co to jest? Jemy burgery w McDonald's, a potem wszyscy mdlejemy. Get ready to slay and join the party, babe. Warm yourself in the fancy vibes of our quarter pounder, or go on a wild adventure with the iconic McRib. And listen up, Gorge. You cannot even think about missing out on the, so delicious Big Mac. It's comfort food that'll make you go. For our extraordinary drive-thru extravaganza, what you're
Pamiętacie klauna z McDonald's? Zapamiętaliście go w ten sposób? Błąd. Tak naprawdę, tak wyglądał klaun z McDonald's. Swoją drogą, nie dziwię się, że się z tego wycofali. Dużo ludzi ma problem z klaunami przez ten efekt Uncanny Valley, czyli ten efekt, w którym jeżeli coś przypomina za bardzo człowieka, ale jednocześnie posiada pewien rodzaj niedoskonałości, to powoduje w nas niepokój, lęk. No i właśnie z klaunami jest ta kwestia, że z jednej strony niby wiesz, że to jest człowiek, wygląda w 95% jak człowiek, natomiast zwłaszcza przez ten makijaż bardzo trudno odczytać jego prawdziwe emocje i to budzi w nas niepokój, ponieważ psychologicznie nie wiemy, jakie taka postać ma intencje. Czujemy jakiś zgrzyt pomiędzy jego wesołym makijażem, a tym, jakie może skrywać emocje naprawdę. Dlatego bardzo dużo ludzi boi się klaunów, ale spokojnie, nie ma żadnej potrzeby, ponieważ klauny są w ogóle niegroźne. Co to jest? Nie ma takich dań i nigdy nie było. Co to? Shakes McChickena. Like, seriously. Okej, okay. To już jest... To jest przesada. To jest za dużo. Czy ktoś może mi to wyjaśnić? Co tutaj się dzieje? Porozmawiajmy o tym. Ale porozmawiajmy również o tym gigantycznym burgerze, który wydaje się mieć zęby zrobione z sera. Porozmawiajmy też o tym. Po pierwsze, gdzie masz zęby? Po drugie... Nie. Jeśli istnieje życie po śmierci, mam nadzieję, że trafimy dokładnie do tej krainy. Dziecko uwięzione w pudełku do pakowania jedzenia z fast foodową czapką. Mogę gryzę? To jest pyszne! Mam burgera na głowie! Posłuchaj mnie, AI, jeżeli teraz mnie słyszysz. Wiem, że na pewno YouTube używa AI do analizowania naszych filmików, więc mam do ciebie pytanie. Czy to jest to, jak ty widzisz ludzkość? Czy tym właśnie dla ciebie jesteśmy? Czy to dla ciebie wygląda jak dobra zabawa? Mam też kolejną rzecz. Powiem wam szczerze, zapamiętałem Family Guy'a troszeczkę inaczej. To jest oglądanie Family Guy po zjedzeniu tego grzyba, co dziadek mówił, żeby go nie zrywać, a tym bardziej nie wkładać do buzi. Zobaczcie tylko to. O mój God. O nie. O nie. Jeżeli pokazalibyście to intro dziecku, prawdopodobnie nabawiłoby się bardzo poważnych wad rozwojowych. To dosłownie uszkodziłoby mu mózg. Ale wiecie co? Czasami surrealizm i niedoskonałość w generowaniu z udziałem AI obrazów i filmów może być ich zaletą i to bez cienia ironii. Jestem wielkim fanem profilu Dead Tempo Visions, autora krótkich klipów w klimacie vintage'owego kina grozy. Ten profil to jest skarb. Znajdziemy w nim pokraczne istoty w liminalnych sceneriach. Nastrój, jaki wzbudzają te shorty, przypomina mi klimat dzieł Beksińskiego. Wielkie pustkowia, umiejscowione cholera wie gdzie. Raki, które jednocześnie wzbudzają lęk, ale i jakiś rodzaj współczucia, bo każda z nich wydaje się być w głębokim cierpieniu. Thank you.
jest serio niesamowicie dobra i unikalna rzecz. W przypadku rzeczy generowanych przez AI dawno nie miałem innego uczucia niż shitpostowe rozbawienie, że ha ha ha, jakie to jest dziwne i słabe. I innym wartościowym przykładem są rzeczy publikowane przez Mata, użytkownika grupki, w której jestem, Cursed AI, przeklęte AI. Większość wrzuca jakieś memiczne, shitpostowe rzeczy, ale posty Mata są inne. Generuje on filmy z wymarłymi gatunkami zwierząt, albo takie, które nigdy nie istniały. Kryptydy. Zobaczcie tylko to. Koto ćma. To są te wielkie leniwce, które kiedyś ponoć żyły, przemierzały naszą planetę. Wyobraźcie sobie takiego skurczybyka. Są jakieś takie wizualizacje, jak to było duże. I zobaczcie sobie, że te leniwce były wielkości słonia, nawet większe. Mamuta. Wyobrażacie to sobie? W ogóle jakiś odcinek o zwierzętach to chyba kiedyś trzeba zrobić. To są bardzo ciekawe tematy. Obczajcie też to na przykład. Co to jest? To wygląda, jakby istniało naprawdę. To jest ten jeden wielki dylemat. Kiedy wlatuje wam ćmokot i nie lubicie owadów, chcecie się go pozbyć, ale z drugiej strony to jest kot. Nie zrobicie mu krzywdy. To jest latający kot. I to jest chyba moje ulubione. Obczajcie to. Wow. To jest dobre użycie AI. Oczywiście dopóki nie używamy tego jako pułapki na starszych ludzi na Facebooku, których nie trzeba wcale długo przekonywać, że to jest prawdziwe, a nie tam wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale jako jakaś forma sztuki i zabawy, wzbudzenia ciekawości, generowania kryptyd, bez cienia złych intencji i oszukiwania ludzi, no to jest niesamowite. Ale słuchajcie, generowanie takich rzeczy jest bardzo proste. Zobaczcie, moja historia o tym, jak pewien mężczyzna zauważa smutną małpę w zoo. Wygeneruj mi 20-sekundową historię, w której mężczyzna ucieka z małpą z zoo, zostają przyjaciółmi i dobrze się bawią. Dostałem dwie propozycje scenariusza, wybrałem drugą. Wprowadzenie. W zoo mężczyzna zauważa małpę, która wygląda na samotną i smutną. Punkt zwrotny. Decyduje się otworzyć klatkę i razem z małpą imieniem Max uciekają. Kulminacja. Biegają przez park, skaczą po drzewach i śmieją się razem. Finał. Na koniec dnia wracają do mieszkania mężczyzny, gdzie Max znajduje nowy dom i przyjaciela. Czas trwania 20 sekund. Którą propozycję wybierasz? Propozycję numer 2. Jesteście podekscytowani? Prezentuje się w ten sposób. In the zoo, a man notices a lonely and sad monkey. He decides to free the monkey named Max. Together, they run through the park, jumping on trees and laughing. At the end of the day, they return to the man's apartment, where Max finds a new home and a friend. Okay. To jest trudniejsze niż myślałem. Muszę jeszcze poćwiczyć prompty. Być może efekty zobaczycie w kolejnych odcinkach. Dziękuję NVIDII i Computronicowi za bestie z NVIDIA GeForce RTX 4080 Super na pokładzie. Pełną specyfikację oczywiście macie w linku w opisie, a ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się i pa pa. Nie odwalajcie za bardzo z tym AI. Niebezpieczne narzędzie potrafi być. No, bez głupot żadnych.